pierwsze 10 lat istnienia ZOO do wybuchu II wojny światowej to czas bardzo szybkiego rozwoju. W 1935 roku warszawskie ZOO zostało uznane za najnowocześniejsze w Europie. Na początku września 1939 roku warszawskie ZOO zostało zbombardowane i zniszczone. Większość zwierząt wtedy zginęła bądź uciekła. Niektóre zostały wywiezione też do niemieckich ogrodów zoologicznych. Zwierzęta, które nie zginęły w momencie bombardowania bądź nie uciekły na ulice Warszawy, a pozostały tutaj na terenie ZOO, zostały podzielone przez żołnierzy niemieckich na dwie kategorie. Zwierzęta atrakcyjne, takie, które warto przewieźć do ogrodów III Rzeszy. I na te mniej atrakcyjne, które niestety zostały zabite na terenie ZOO. Formalnie w październiku 1939 roku ZOO przestało istnieć. Zostało zamknięte przez władze niemieckie, a jego teren został przejęty i założono tutaj hodowlę świń. W zniszczonym ogrodzie zoologicznym pozostał dom doktora Żabińskiego, który mieszkał tutaj też przez całą wojnę, przez całą okupację i wykorzystał możliwość, żeby ZOO nadal służyło ludziom. Doktor Jan Żabiński, pierwszy dyrektor warszawskiego ZOO, znakomity popularyzator wiedzy przyrodniczej, autor 66 książek o zwierzętach, był człowiekiem wychowanym w nurcie głębokiego humanizmu. Swój dom na terenie ZOO otworzył dla uciekinierów z getta. Dom doktora Żabińskiego stał się swoistą arką, miejscem, gdzie uciekinierzy z getta mogli się ukryć, mogli przeczekać przez pewien czas. To byli jego przyjaciele, czasami dawni pracownicy ogrodu zoologicznego, ludzie, z którymi miał kontakt. Pierwszą osobą, którą przyjęto do tego domu, którą tutaj ukryto, była przyjaciółka domu, rzeźbiarka Magdalena Gross, która spędziła tutaj 3 lata swojego życia, ukrywając się w piwnicy. Jan Żabiński otrzymał od władz niemieckich przepustkę. Mógł wchodzić na teren getta pod pretekstem objęcia kuratelą terenów zielonych na terenie getta. Bardzo szybko udało mu się nawiązać kontakty. Między innymi z rodziną Koenigswainów, która przed wojną dostarczała pasze dla zwierząt w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Wraz z Zygmuntem Piętakiem zorganizował im schronienie. Zygmunt opowiadał mi o naszej przeprowadzce z Karolkowej do domu w ZOO. Trzeba było przejść przez most na Wiśle, ponieważ ZOO było po drugiej stronie. To było trudne, dlatego że mostu pilnowali niemieccy wartownicy, ale nie mieliśmy wyjścia. Wsiedliśmy do bryczki. Była zima i padał deszcz. Nie zabraliśmy żadnego bagażu. Mieliśmy tylko to, co na sobie. Ojciec polecił Zygmuntowi, żeby zabrał ćwierć butelki wódki. Wylał na siebie i koń. Cały śmierdział wódką. Hurra! I na hura biegiem dotarliśmy nad Wisłę do mostu Kierbiedzia. Tam zatrzymał nas strażnik. Padał deszcz, a on nie miał ochoty wychodzić z budki. Poczuł zapach alkoholu, gapił się na nas, przeklinając: polskie świnie, precz z wami.
Przeszliśmy przez most i dotarliśmy do domu w Zo. Wiem, że rodziców nie było już później z nami. Ja i Stefa zamieszkaliśmy w piwnicy. Tata i mama w małpich klatkach. Drugie życie domu toczyło się w piwnicy pod Zwariowaną Gwiazdą. Decyzją pani Antoniny Żabińskiej była ona ostentacyjnie otwarta. Drzwi do piwnicy nie wolno było nigdy zamykać. One miały tym, że są otwarte, pokazywać Niemcom, że tu się nic nie dzieje, że gospodarze niczego się nie boją, nie muszą niczego ukrywać. Z piwnicy prowadził tunel podziemny, który kończył się pod podłogą jednej z klatek, klatek dla bażantów, które stały tutaj nieopodal domu. Ten tunel to było jedyne wyjście z domu w momencie, kiedy na piętrze byli już żołnierze niemieccy. System alarmowy, który wymyśliła pani Antonina, był bardzo prosty, a jednocześnie bardzo niezwykły. W momencie, kiedy żołnierze niemieccy wchodzili do domu, ona zaczynała grać na fortepianie. Konkretna melodia, aria Offenbacha Piękna Helena, oznaczała konieczność opuszczenia domu właśnie podziemnym tunelem i udania się do klatek. W klatce trzeba było czekać tak długo, aż inna melodia, wcześniej ustalona, odwoła ten alarm i będzie oznaczało, że jest już bezpiecznie. Przez cały czas przebywaliśmy w piwnicy. Wychodziliśmy jedynie wtedy, kiedy przychodzili rodzice, ale tylko na kilka minut. Raz wyszliśmy na górę, kiedy Antonina chciała przefarbować nam włosy na blond. Kiedy ktoś do niej przychodził, zaczynała grać na pianinie. Wówczas wiedzieliśmy, że na górze są ludzie i musimy być cicho. Nie wolno było rozmawiać, nie wolno było kichać, niczego nie wolno było robić. Siadaliśmy w rogu pod półką. Antonina zorganizowała nam kiedyś spotkanie. Przyprowadziła na dół mamę i tatę. Długo płakaliśmy. Zdążyłem już zapomnieć, że mam rodziców. Żona Jana, Antonina, była osobą bardzo silną, bardzo pomysłową i bardzo przewidującą. Twarda i w obronie własnego gatunku nieugięta. Ona była jak taran. Jak było coś do zrobienia, nie było możliwości, żeby to nie zostało zrobione z jej strony. Zawsze potrafiła pokonać każdą przeszkodę. Doktor Jan Żabiński zawsze podkreślał, że nie dlatego pomagał, że pomocy potrzebowali Żydzi. Nie dlatego otworzył swój dom, że za drzwiami stali Polacy. On pomagał dlatego, że pomocy potrzebowali ludzie prześladowani. Zawsze mówił, że nie ma znaczenia, kim jest człowiek, który potrzebuje pomocy, a pomoc udzielona drugiemu człowiekowi nie jest bohaterstwem. Zawsze podkreślał i mówił: nie zrobiliśmy nic wyjątkowego, zwykła ludzka przyzwoitość nakazywała tak postąpić. Charyzma Jana Żabińskiego porównywalna była z charyzmą marszałka Piłsudskiego. Wzbudzał nawet wśród żołnierzy niemieckich mimowolny respekt. Kiedy wchodził do jakiegoś pokoju, do pomieszczenia, Niemcy stawali mimowolnie na baczność przed nim. Emanował siłą bardzo niezwykłą. Antonina i Jan Żabińscy w latach okupacji udzielili schronienia 300 osobom. Czasami to było schronienie, które polegało na przechowaniu człowieka przez parę godzin w bezpiecznym miejscu.
ale przeszło przez dom 300 osób, które otrzymały pomoc i szacuje się, że z tych 300 298 osób przeżyło wojnę. W 1965 roku Jan Żabiński przebywał z wizytą w Izraelu, gdzie odebrał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i spotkał się z wieloma osobami, które uratował, które zawdzięczały mu życie. Z tymi ludźmi utrzymywał kontakt do końca życia. Miał z nimi bardzo dobre i bardzo ciepłe relacje. Moshe Koenigswein, dzisiaj Moshe Tirosz, po raz pierwszy przyjechał po roku 2000. Bardzo lubił tutaj wracać. Zawsze mówił, że dokładnie pamięta, w którym miejscu na podłodze spał, w którym miejscu razem z siostrą czekali, aż będzie można wstać i przynajmniej trochę pobiegać czy się pobawić. Obiecał swojej matce, zanim umarła, że dopóki żyje, będzie pamiętał o ludziach, którzy im pomogli. I do końca życia będzie świadkiem, będzie o tym opowiadał. Nareszcie wydarzyły się dobre rzeczy, błogo. Twoje ciało się rozgrzewa, jedzenie smakuje dobrze. Pamiętam, że Ryszard przynosił nam jedzenie, a potem po nas sprzątał. Czasami jedzenie przynosiła nam Antonina, jednak moje najsilniejsze wspomnienie dotyczy Ryśka. Państwo Żabińscy byli tylko ludźmi, ryzykowali życiem nie tylko własnym, ale przede wszystkim swojego syna, który miał 7 lat w dniu wybuchu wojny, który doskonale zdawał sobie sprawę z ryzyka, jakie rodzice ponoszą i czym to grozi w konsekwencji. Postanowili zaryzykować, postanowili pomóc innym, myśląc, że im jest trudno, im grozi śmierć, nie wiadomo, co się stanie, ale tym ludziom po drugiej stronie jest jeszcze trudniej. Im jest Żabińskim trochę łatwiej, więc powinni się podzielić, powinni pomóc. Jan Żabiński zawsze podkreślał, nie byłem bohaterem. Jeżeli w ogóle był tu bohater, to nie ja nim byłem, tylko moja żona, bo to na nią spadła większość problemów, a ona nigdy się nie skarżyła i nie zadawała pytań. Najważniejsze zawsze dla niego było stwierdzenie, że nie ma znaczenia, kto stoi za drzwiami i prosi o pomoc. Wiedział też, że gdyby o pomoc prosili go Niemcy, też by pomógł. Tak został wychowany, tak wychował go dom rodzinny, szkoła, do której uczęszczał i tak myślał. Był absolutnym wrogiem faszyzmu, jakiejkolwiek ksenofobii. Dla niego istniał tylko człowiek, któremu można pomóc.